Witam serdecznie w kuchni u Bożeny. Dziś Wam proponuję kawałeczki z piersi z kurczaka z dodatkami. I co będziemy potrzebować do tego? Oczywiście pierś z kurczaka. Potrzebujemy też spek. To jest taki cieniutko pokrojony boczek. Potrzebujemy liście szałwii. Potrzebujemy do tego jeszcze odrobinę mąki i oliwki. I oczywiście na sam koniec sól z chili z czosnkiem. Można użyć samej soli, można użyć jakichś innych przypraw, które robicie. Będziemy teraz przygotowywać pierś z kurczaka, więc bierzemy się do roboty. Przechodzimy do kolejnej fazy. Pierś kurczaka pokroiłam na takie cieniutkie pasemka, posoliłam, obtaczam ją delikatnie w mące, tak jak widać. Kładę na to plasterek naszego boczku, listek szałwii, którą wcześniej oczywiście opłukałam, oliwkę i przypinam to, kochani moi, wykałaczką. Tak to wygląda. Proszę. I za chwilę pokażę, co dalej. Kochani, mamy tu na patelni nasze kawałeczki. Podlewamy je odrobiną wina. Odrobiną. Tak, żeby tylko się troszeczkę poddusiły do miękkości. I idziemy dalej. I to już prawie gotowe. Zobaczcie, kochani, mamy usmażone już naszą pierś z kurczaka właśnie. Teraz wyjmiemy na talerz. Jest, pachnie szałwią. Ładnie wygląda, bo jest kolorowo. I jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Także polecam serdecznie. I to już gotowy nasz talerz, nasze danie. Szybko, ładnie i bardzo smacznie. Także zapraszam, obserwujcie, bo już niedługo kolejne dania. Miłego dnia!